Towarzystwa gospodarcze szybko skupiły w sobie ludzi, dla których priorytetem było myślenie o gospodarce, była zmiana systemu gospodarczego w kierunku wolnorynkowym. I wokół tej idei w całej Polsce, w miastach całej Polsce zaczynały szybko tworzyć się podobne inicjatywy i przykładowo w Gdańsku Gdańskie Towarzystwo tworzył przecież obecny premier Donald Tusk czy Janusz Lewandowski, komisarz obecny do spraw budżetu. Ale oczywiście siłą napędową tego ruchu byli przede wszystkim przedsiębiorcy, bo pomimo tych skrajnie niekorzystnych warunków gospodarczych przedsiębiorczość nie zniknęła, nie zamarła. Istniał przecież handel, istniało rzemiosło. Wprawdzie nie mogły one się rozwijać ze względu na blokady systemowe. Zresztą o rozwoju trudno mówić w sytuacji, kiedy aktywność społeczna skupia się na staniu w kolejce po podstawowe artykuły. I to, jaki potencjał tkwił w tych przedsiębiorcach i w polskiej gospodarce, pokazał rok 89. Wtedy weszła w życie ustawa, tak zwana ustawa Wilczka, którą można streścić jednym hasłem: co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I to doprowadziło do eksplozji przedsiębiorczości na niespotykaną skalę. I powtarzając za Adamem Smithem, że źródłem bogactwa narodów jest praca, to właśnie ta uwolniona praca i przedsiębiorczość wyciągnęły polską gospodarkę w tym czasie z zapaści. I błyskawicznie ta próżnia, która powstała przez lata funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej, ona została wypełniona przez prywatną inicjatywę i w sklepach jeszcze w tym czasie państwowych, kiedy półki świeciły pustkami, przed tymi samymi sklepami na straganie można było kupić wszystko, każdy artykuł, którego brakowało w tych państwowych sklepach. To także tworzenie się pierwszych prywatnych banków, jak na przykład Krakowskie Towarzystwo Bankowe, które tworzyli ludzie właśnie związani z tamtejszym towarzystwem gospodarczym, i dzisiejszy Fortis Bank. Wówczas był to jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. I wreszcie kolejny taki przykład skutków, jakie przyniosło to uwolnienie gospodarcze 89 roku, to powstanie największego bazaru w Europie na Stadionie Dziesięciolecia, gdzie dziś ma miejsce największa sportowa inwestycja związana z przyszłorocznymi mistrzostwami Europy. O skali tego zjawiska mogą świadczyć obroty, które na początku lat 2000 szacowano nawet na 4 miliardy dolarów rocznie. I takie miejsca właśnie jak Stadion Dziesięciolecia, gdzie kwitł handel, kwitł ten uwolniony rynek, stały się prawdziwym inkubatorem polskiej przedsiębiorczości, miejscem, gdzie ludzie mogli wreszcie dzięki swojej pracy wybić się na ekonomiczną niezależność, tworząc nieistniejącą przecież przed 89 rokiem klasę średnią. Notabene z tych możliwości korzystali również i imigranci, również z Azji Wschodniej, przede wszystkim Wietnamczycy, którzy w tamtym okresie licznie przybywali do Polski. I dzisiejsza Wólka Kosowska ma swoje korzenie właśnie na Stadionie Dziesięciolecia. Jednocześnie ludzie związani z towarzystwami gospodarczymi doprowadzili już w 1988 roku do stworzenia akcji gospodarczej, w której skupiały się
działania i wysiłki dotychczas rozproszone po całym kraju właśnie na rzecz przemian w kierunku wolnorynkowym i dzięki tej inicjatywie udało się do Sejmu podczas pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 roku wprowadzić grupę posłów. Na gruncie akcji gospodarczej powstał pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej niezależny think tank, Centrum Adama Smitha właśnie i później chociażby Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zarówno z tych instytucji, które wyłoniły się z ruchu towarzystw gospodarczych i z akcji gospodarczej, pochodzili ludzie, którzy tworzyli potem instytucje już w demokratycznej Polsce, takie jak izby gospodarcze, czy zasiadali w rządzie jako ministrowie czy premierzy. I te think tanki, które powstały na bazie akcji gospodarczej, one kontynuowały tą swoją działalność na rzecz wolnego rynku, między innymi poprzez zmiany w prawie, które były wtedy niezbędne, bo odziedziczyliśmy po komunizmie prawo skrajnie niesprzyjające przedsiębiorczości czy tym przemianom wolnorynkowym. I to jest chociażby przeprowadzenie ustawy o likwidacji monopolu telekomunikacyjnego właśnie przez Centrum Adama Smitha, czy świeża teraz sprawa ustawy o dostępie do informacji publicznej, której inicjatorem i siłą sprawczą jej uchwalenia było właśnie również Centrum Adama Smitha. Dzisiaj te możliwości dostępu do informacji publicznej są ograniczane. To pokazuje to plus kurcząca się jednak ta wolność gospodarcza, którą w 1989 roku udało się uzyskać, pokazuje, że wiele jest jeszcze na tym polu do zrobienia, że trzeba tych zdobyczy wolnorynkowych, trzeba o nie dbać i aktywnie je wspierać. A kończąc już to krótkie spojrzenie na polską transformację, powiem tylko, że właśnie ten oddolny i spontaniczny ruch towarzystw gospodarczych de facto miał najistotniejszy wpływ na kierunek przemian gospodarczych, bo stamtąd wywodzili się energiczni ludzie, którzy znaleźli się potem w tworzyli instytucje demokratycznego państwa i mieli decydujący wpływ na kierunek przemian gospodarczych w Polsce. Dziękuję bardzo.